Przechodzimy do rundy czwartej. Przedostatnia runda, w której jeszcze nie ma kostek pogody. Dobra, no to zaczynamy. Zobaczmy, co się dzieje. Sztorm. Ocean jest dziś w paskudnym nastroju. Trzeba położyć znacznik zapytania na wydobyciu surowców i trzeba położyć znacznik na polu pogody. Ok. I teraz można wzmocnić obóz. Jest do tego potrzebne drewno, jeden ludzik i drewno bądź łopata. W przeciwnym wypadku stracimy poziom palisady. Dobra. A co się tutaj dzieje? Trzeba połączyć jeszcze znacznik zapytania na polu eksploracji. Dobra. Poszary tutaj ten już jest, także zrobimy to tak. Dobra, przechodzimy do fazy morale. Tutaj wiecie co? Teraz mam już trochę tych znaczników, także ja się podleczę jedną ranę. Jestem tu. Zbieramy surowce, jedno drewno i jedno pożywienie. I teraz faza planowania. No i znów, no nie mogę tego odpuścić, także pójdę z piętaszkiem. Tak, z piętaszkiem pójdę i... Jeżeli to tutaj dobrze rozumiem, piętaszek dostanie ranę za odkrycie, bo on nie rozpatruje tego. On jeszcze ma energię, także tak zrobimy. To będzie piętaszek. A ja teraz pójdę. Po co ja teraz tutaj pójdę? Wiecie co? Ja może pójdę po tutaj i zbuduję sobie. Chronienie. I tam pójdę razem z tym zawodnikiem. Cyk. A drugim pójdę po... Teraz to mogę iść leku, nie potrzebuję jeszcze tamy, też nie, ogień już. Wiecie co, to pójdę drugim. Spróbuję wydobyć łopatę. Tak, spróbuję wydobyć łopatę, żeby nie dostać tego. Albo nie, jeszcze inaczej zrobimy. Zrobimy jeszcze inaczej. Pójdę, spróbuję iść po linę. Po linę. Tutaj mogę się jeszcze drewno poratować. Idę po linę. Ok, no i rozpatrujemy w tej kolejności, czyli tutaj nie ma nic. Następny jest budowanie. Zacznę od tego. Tutaj mamy 100%. Także to jest wykorzystane, to jest zbudowane i tutaj postawimy sobie obóz. Cyk. I teraz pójdziemy zbudować jeszcze tą linę. Zobaczymy, czy się uda. Tutaj. Nie udało się. Jest znak zapytania, są dwa znaczniki determinacji oraz rana. Zacznijmy od tego, że dostałem ranę. Tu będziemy rozpatrywać. Ale nie chcę tych dwóch znaczników determinacji, tylko chcę przerzucić dowolną brązową kość akcji. Wykorzystam do tego dwa znaczniki determinacji. No i przerzucam. I jest. Udało się. Także to warto było. To wraca. To jest zbudowane. Mamy linę, czyli dzięki temu będziemy mogli później budować wyniki. Będziemy mogli się później też dosyć dużo leczyć. Dobra, to jest to. No i teraz tutaj pójdą na 100%. Ale piętaszek dostaje ranę, za to, że tutaj u mnie rozpatruje kartę przygód. Także jest cyk. I zobaczmy, co tutaj jest. Mam nadzieję, że tym razem się uda z tymi pagórkami. Ej no, nie udało się. Kolejna zwierzyna, 3 żetony. Raz, dwa, trzy.
Kurczę. Trudno. Dobra. Na tym się kończy w każdym razie faza planowania i zobaczmy, co tutaj odkryliśmy. Mamy morale, mamy broń. O, to jest fajny zestaw. Czyli poziom morale w górę, broń i dodatkowe jeszcze raz pożywienie i skóra. Świetnie. Wiecie co? Dobra, skończymy jeszcze tutaj. To jest faza pogody. I teraz chwilę tylko zobaczę, co to oznaczało. Jest też huragan. Sztorm to jest, o. Palisadę o 1. Trzeba zmniejszyć. Palisady niestety nie mam, także otrzymuję ranę jako karę. Cyk, ale ten odpada. No i faza nocy, w której muszę coś jeść, ale już nie dostaję kary za spanie pod gołym niebem. I teraz tak. Teraz zrobimy tak. Ja wykorzystam tą broń. Zwiększę sobie na poziom pierwszy i teraz dzięki temu co tutaj miał, mogłem wykorzystać. Aha, dzięki temu no na razie mi to jeszcze nic tak w szczególności nie da. Bo nie mam jeszcze tego naczynia, z którego bym mógł wybudować lek i się jeszcze podleczyć dodatkowo. Dobra, no to na razie to tyle. Nic tutaj więcej z tym nie będę robił. Ja teraz w fazie nocy muszę odkryć ten jeden dodatkowy kafelek. Przesunę się w fazie nocy tutaj. Przejdę na ten teren. Albo może tutaj. O, to będę miał kolejny znowu pole manewru. Dobra. No, to na tym kończymy rundę. A, jeszcze. Przecież zapomniałem o tym, sorry. Wichura. Wiatr szaleje w obozowisku, rzucając narzędzia. Minus 1 palisady w tasy do talii wydarzeń. Nie mamy, także kolejna rana. Cyk. Ok, jeżeli tego nie mamy, albo nie, jeszcze mamy plus 1 w sumie, obu 0 z krzakami i plus 1, jeżeli mamy schronienie do palisady, także spoko. Na razie to trzeba wtasować do talii. Patrzę w drugą stronę, cyk. Ok, no to zaczynamy rundę piątą. Ostatnią, w której nie ma pogody, gości pogody, no i zobaczmy. Powalone drzewa. Po wichurze wyprawy do lasu stały się niezwykle niebezpieczne. Mamy znów znacznik księgi, czyli dwie mgły pojawiają się. Jedną damy tu, a drugą damy... Dodamy ją tu. O, tutaj to był czarny znacznik, miał być niebieski. To się wylosowało tu. I teraz znowu trzeba położyć przerzut na polu eksploracji i podczas najbliższej eksploracji trzeba jeszcze raz to przerzucić. Dobra. Czyli mamy to i zobaczmy, co nam tutaj odpada. Odrzucicie kolejne dwie karty pomysłów. To odrzucimy tak, odrzucimy tamę. I odrzucimy jeszcze... To odrzucimy ogień. Dobra. To jest to. No i teraz przejdziemy do fazy morale. Wiecie co, ja się teraz może troszkę podleczę. Tak jest, podleczę się o jedną. Faza produkcji. Teraz otrzymuję tylko jedno jedzenie, jednego drewna. Jest. I teraz faza planowania. No to znów piętaszek pójdzie, jeszcze ma jeden energię, jeżeli dobrze widziałem. Tak jest. Jeszcze jeden energię, to jeszcze raz pójdzie na eksplorację terenu. No teraz już musi się wylosować. Muszą się te pagórki wylosować bez jaj. I ja pójdę. Pójdę może po te wnuki teraz. Pójdę jednym. Aha, to już zostało w ogóle wykorzystane, także to też można odrzucić. I teraz
Czy powinienem tutaj iść na 100%, czy może lepiej jeszcze pójść po skrót? Dzięki temu miałbym jeszcze dostęp do drewna. Wiecie co, ja zaryzykuję. Zaryzykuję, pójdę sobie tym po skrót. Dobra. I jeszcze zrobię jeden myk. Wykorzystam teraz te dwie flaszki rumu. I dwie energie sobie podleczę. Czyli teraz jest ogólnie faza. No i będziemy budować na fazie. Dobra. Czyli w tym kierunku lecimy. To zaczniemy może najpierw od skrótu. Czyli tu. Mamy pełen zestaw, czyli jest rana, jest sukces i karta przygody, ale dobrze, że to się udało. Czyli teraz mogę położyć ten znacznik na dowolnym kafelku sąsiadującym z kafelkiem wyspy i będę dodatkowo otrzymywał ten surowiec. I tak też zrobię, tutaj pójdę sobie cyk i po drewno. Ranę jedną otrzymuję też tutaj. No i zobaczymy, co nas tu spotka. Brak nadziei. Czujesz, że niektórych pomysłów nie da się zrealizować. Odrzućcie trzy karty pomysłów. No dobra. To odrzucimy łopatę. Że gdy dalej pójdzie, to za chwilę niczego to już nie będzie. To mamy raz. Odrzucimy proce. Też tą prosę chciałem zrobić, kurde, jakie to było tutaj. To raz, odrzucimy jeszcze też ten nóż, to jest dwa. No i zostaje ta proca albo naczynie. Na leku nie mogę odrzucić, bo wtedy stracę tą kartę tutaj. Cegły są teraz, za chwilę też będą bardzo ważne, będzie kluczowe. Trudno, to muszę się tutaj obejść smakiem. Procy nie zbuduję. I teraz... Czy to były te trzy karty? Ok. No to teraz pójdziemy zbudować wnyki. Czyli tu. Mamy znów pełen zestaw. Czyli jest rana, jest karta przygody i sukces. To zaczynamy od rany, czyli jesteśmy tutaj. To nam się udaje, czyli tutaj możemy przerzucić i to nam daje plus jeden do pożywienia. Czyli położę ten znacznik na kafelku, w którym jest obóz, czyli tutaj. To jest odkryte i dodatkowo za odkrycie dostaję dwa zaszczyty determinacji. Co zbudowanie tego pomysłu. Dobra, no i zobaczmy, co nas tutaj spotyka. W pośpiechu. Kończysz pracę w pośpiechu i postanawiasz rozejrzeć się po okolicy. Zadecyduj. Odrzuć tę kartę albo pociągnij dwa żetony odkryć oraz stację detali wydarzeń. No, później się stanie minus jeden do palisady. Minus jeden do palisady to tak naprawdę będzie u nas tylko jedna rana, a korzyści wynikające z tych dwóch żetonów mogą być większe. Także ja z tego skorzystam. Będzie trochę ciekawiej. Dobra, patrzę w drugą stronę i wychodzi tu. Ok. No i zobaczmy. Dwie karty. Dwa żetony. Dobra. Czyli tutaj to się udało fajnie. Mamy eksplorację. Piętaszek dostaje ranę, bo nie rozpatruje przygody. A z tego, co tutaj widzę, to chyba musi to rozpatrzeć. Chociaż poszedł na 100%. Powiedzmy, że musi to przerzucić, ale... Nie, nie, to w tym przypadku ja bym tego raczej nie robił. On tego i tak nie rozpatruje. Może zrobię, tak zrobimy. I ma dwa znaczniki determinacji. Czyli co, ale w takim przypadku... Nie, to jest bez sensu, tak, to nie ma sensu. To by było istotne, gdyby teraz tutaj był znacznik, ten znacznik. Ale w momencie, kiedy ja nie rzucam kośćmi, no to nie powinienem tego robić.
Jeżeli to jest błąd, to też dajcie znać, to już na następnym scenariuszu tego nie będę robił. Będę wiedział, ale załóżmy, że tak jest teraz dobrze, czyli odkrywam typ terenu i mam nadzieję, że to są teraz, no wreszcie. Jest ten upragniony typ terenu i mamy kolejny znacznik totemu oraz żeton odkryć, czyli żeton odkryć tu. I znacznik totemu, że szczyta 2 położymy, czyli to i to. I znacznik totemu, a kolejny znacznik totemu oznacza, że trzeba położyć mgłę. Mgłę na którym? Na tym kafelku wyspy. Dobra. Czyli tu. Teraz mamy 4. Dobra. No to na tym kończymy fazę planowania. Zobaczmy, co nam się tutaj odkrywało. Mamy znów skarb, 2 pożywienia i 1 drewno. To zrobimy tak, od razu to drewno wykorzystam. Skarb też wykorzystam, to tu idzie na drewno. I te 2 pożywienia, w sumie no to mi zgnije, ale wezmę je. Niestety muszę z tego skorzystać, bo nie zbudowałem żadnej piwnicy. Dobra. Czyli mam to. A tutaj jeszcze jest takie pytanie, tutaj nie, no tutaj muszę nawet zbudować to naczynie, żeby dostać. Tak, tak, tak to jest. Dobra, przechodzimy do fazy pogody. Jeszcze pogody nie ma, to zostawmy raz. No i faza nocy. I w tej fazie nocy muszę zjeść jedno pożywienie. I nie otrzymuję żadnych kar, bo nie śpię pod gołym niebem. I teraz te 2 pożywienia niestety przepadają, bo jeszcze nie zbudowałem naczynia, żeby wybudować lek. Także na tym się to tak kończy. Cyk. Dobra. Okej. No to zakończyliśmy na tym rundę 5.